Wicemistrzyni olimpijska w aucie rajdowym, pilot Adama Małysza, śmietanka polskich kierowców rajdowych, drifterzy, stanterzy. Takie atrakcje tylko w Pleszewie. Wczoraj zakończył się tam dwudniowy czwarty rajd WRC. Został on ochrzczony najlepszą tego typu polską imprezą amatorską, choć amatorska jest jedynie z nazwy. Oprócz tradycyjnie konkursowej jazdy samochodowej po raz pierwszy rozegrano także cross country. Patronem medialnym tej imprezy była telewizja ProArt. Piękne kobiety i konie mechaniczne, dwie nierozerwalne rzeczy od kilku lat związane z Pleszewem. To właśnie tam 4 lata temu powstała inicjatywa stworzenia rajdu amatorskiego. Bez pasji, bez hobby tak naprawdę. Nie wiem, czy ktoś potrafi żyć, ja osobiście nie potrafię. Okazuje się, że w dniu dzisiejszym nie potrafiło innych 90 osób, które nam pomagało przy organizacji. Organizatorzy oraz kierowcy przyzwyczaili nas już do sporych emocji podczas kajodesów. W sobotę na 4 specjalnie przygotowanych odcinkach rywalizowało w 5 klasach ponad 60 zawodników z całej Polski. Na próbach kibice mogli zobaczyć także samochody VIP-ów, a w nich m.in. kierowcę rajdowego Grzegorza Grono w swoim Mitsubishi Lancer Evo oraz dziennikarza TVN Turbo Łukasza Byśkiniewicza, którego pilotowała mistrzyni olimpijska z Londynu Sylwia Bogacka. W klasyfikacji generalnej po roku przerwy na najwyższym stopniu podium stanęli bohaterowie naszego ubiegłorocznego reportażu Małgorzata i Waldemar Balcerkowie. Konkurencja była niesamowicie mocna. Jeździmy, jak już tamto roku mówiłem, po całym kraju i było z 10 zawodników z czołówki wyścigów amatorskich i nie tylko, bo z licencjami również byli koledzy z Kielc. Szacuneczek wielki. Warto zaznaczyć, że załoga reprezentująca m.in. barwy telewizji ProArt zajęła pierwsze miejsce w swojej klasie. Pierwszy dzień zakończył się ulicznym prologiem, podczas którego zaprezentowano wiele odmian motorsportu. Ale to dopiero początek weekendowych emocji, których kulminacja nastąpiła w niedzielę. Po raz pierwszy rozegrano w Pleszewie i okolicznych gminach rajd cross country. Arenami zmagań zawodników była m.in. żwirownia w Taczanowie. Bardzo techniczny odcinek specjalny, podczas którego nie tylko umiejętności manualne się liczyły. Ten rajd generalnie... no trudno nazwać maratonem, ale akurat w przypadku jazdy Dagmary to była fajna rzecz, bo te odcinki nie były bardzo długie. Można było spokojnie na dojazdówce odsapnąć, a i dojazdówki były takie radosne. Specjalnie na potrzeby rajdu ekipa reprezentująca barwy gospodarzy skonstruowała ten oto pojazd. Cross country podczas tej imprezy był generalnym sprawdzianem możliwości tego samochodu, którego budowa zakończyła się kilka godzin przed wyjazdem na trasę. Współpracujemy też z inną firmą, która buduje takie auta i to jest na bazie słynnego Grata Dominika Samosiuka. Okazało się, że samochód jest, no, ma niesamowity potencjał. Żeby się wjeździć w ten samochód, to trzeba dużo czasu poświęcić, żeby to wszystko chodziło tak, jak powinno. To było prawdziwe cross country, co potwierdzali sami zawodnicy, a wśród nich gwiazda rajdu Dakar Czech Mirosław Zapletal i jego pilot Rafał Marton, na co dzień pilot samego Adama Małysza. Odcinki nie mogły być dłuższe niż 3 km. Organizatorom udało się spowodować, że były one urozmaicone i mieliśmy tutaj wszystko, i mieliśmy piach, i właśnie kręty odcinek, był ten ostatni szybki na tym polu i był odcinek bardzo ciasny. Na brak widowiskowości tej konkurencji kibice narzekać nie mogli. Było mnóstwo kurzu, tak jak podczas oglądanej próby w Gizałkach. Zdarzały się też drobne incydenty. Nie ma takich imprez w Polsce. Można pójść na najlepszy rajd cross country i tam będą tylko samochody z cross country terenowe. Można pójść na najlepszą rundę mistrzostw Polski, tam będą tylko samochody rajdowe. A nie ma takich imprez, ich jest bardzo niewiele, gdzie można na jednej imprezie zobaczyć i auto rajdowe, i auto wyścigowe, i auto z cross country, i auto do driftu. Ta inicjatywa WRC Pleszew, która trwa już czwarty rok, to naprawdę ta już się wbiła tysiącom kibiców w świadomość, prawda, że już teraz wiedzą, co to jest Pleszew, prawda, gdzie jest ten Pleszew, gdzie leży, jakie imprezy są organizowane. To, co się dzieje wokół tego, bo oczywiście same próby sportowe to jest jedno, ale to, co się dzieje wokół, tutaj ten prolog w mieście, te samochody, które bez problemu mogą tutaj wjechać, każdy może obejść, dotknąć, popatrzeć na nie. To jest to. Na koniec wisienka na torcie, czyli Volkswagen Polo w wersji WRC, dosłownie zrywający asfalt i kostkę brukową. Emocji i powodów do wspomnień było w miniony weekend w Pleszewie znacznie więcej. Już wkrótce pokażemy je na naszej antenie. Telewizja ProArt wspiera medialnie rajd pleszewski od samego początku.
Rajd w Pleszewie podglądał także nasz telewidz Roman Roszak, którego urzekła dynamiczna i widowiskowa jazda zawodników. Uwiecznił ją na kilku fotografiach, które nadesłam na skrzynkę. Wasze wideo proszę zobaczyć.